wywaliło wczoraj prąd? No właśnie, akurat robiłam sobie kolację. Znaczy, podgrzewałam.
Zarejestrowany EWCS firm. Po przepracowaniu 20 lat na terenie Western Corporate States, imigranci otrzymają licencję na zawarcie małżeństwa, prawo do stałego pobytu oraz pozwolenie na jedno dziecko. Północna Europa. Coraz bardziej pogłębia się kryzys... Uchodźcy z podtopionych terenów Królestwa Belgii i Holandii znowu próbowali przedostać się do Skandynawii. Szwedzi odpowiedzieli bombardowaniami. W efekcie co najmniej 17 łodzi z imigrantami że życie straciło około 100. Johnny, widziałeś, co się stało? Coś tu nie gra. Nawet wiem, co. Nie chodzi o Kraksę. Najbardziej uprzejmy gość w tym mieście nie odjechałby tak po prostu z miejsca wypadku. Oglądacie N54 News. Czas na wiadomości lokalne. Niepokojące doniesienia płyną z Badlandów. Kolejne strzelaniny odnotowano wzdłuż jedynki 166 oraz 101. Według świadków jest to konflikt pomiędzy klanami nomadów. Jak dotąd liczba ataków na osoby postronne nie przekracza średniej. Pomimo tego NCPD na wszelki wypadek podniosło status zagrożenia na peryferiach do 2 stopnia. Zaleca też podróżnikom. Będziemy na bieżąco informować Państwa o dalszym rozwoju wypadków. Kurwa! Bary tych chuju! Przepraszam, słyszysz? When danger lurks, no, wiesz, że cię nie usłyszę. Nie masz słabych genów! Jesteś twardziel, rozumiesz, kurwa? Przepraszam! Przepraszam! Ty! Otrzymaliśmy wiadomość z ostatniej chwili. AV-ka z floty Kangtao rozbiła się na obrzeżach Night City.
Silniki samolotu zostały dezaktywowane przez nagły impuls elektromagnetyczny pochodzący z uszkodzonej elektrowni w Santo Domingo. Próba lądowania awaryjnego zakończyła się niepowodzeniem. W porządku? Szukam jakichś fajnych ciuchów. U mnie na pewno znajdziesz coś dla siebie.
Hej, Judy. Co tam? Dee, możesz do mnie przyjechać? Stało się coś? Tak, przyjedź. Hej, Vi. Trzymaj się. To na razie, Vi. Mój prawnik zrobi ci z dupy data crash, słyszysz?
Załatwić się, kurwa! Poproszę o dane kontaktowe pana, pani prawnika. Pierdol się, robocie! Przetwarzam dane zgłoszenia. Proszę czekać. Cześć. Dzień dobry panu, pani. W czym mogę pomóc? Wysłałeś mi wiadomość, że mam przyjechać w sprawie wypadku. Nie poznajesz mnie? Co z tobą? Rozmawia pan, pani, z podprocesem sieci Delamain. Moje możliwości operacyjne są ograniczone. Czy posiada pan, pani, numer identyfikacyjny zdarzenia? Nie podawaj żadnych numerów, bo będą cię mogli namierzyć. Kto? 77111110096. Numer został skojarzony ze zdarzeniem. Końcówka 96 oznacza rządowych wrogów publicznych. Pańska tożsamość została ustalona. Panie Hansi Jonas, jakie określenie najlepiej opisuje pańską percepcję zdarzenia 77111101096? Zdarzenie było w trąbkę. A teraz zawołaj prawdziwego Delamaina. Wi, przepraszam, jeśli podproces pana zirytował. Przechodzę przez angażujący mnie kryzys i nie mogę czuwać nad wszystkim. Pozwoliłem sobie przelać rekompensatę za szkody wyrządzone w wypadku na pańskie konto. Jawne kumoterstwo. Czy moglibyśmy porozmawiać w innym miejscu? Co? Jasne, porozmawiajmy. Proszę podążać za dronem. Zapraszam. Zdaję sobie sprawę, że obsługa klienta jest w tym momencie niezadowalająca. Może wycieczka z przewodnikiem wynagrodzi panu nieprzyjemności. Ten korytarz łączy warsztat z biurem. A tu dzieje się magia. Warsztat jest całkowicie zautomatyzowany. Rozważam rozszerzenie zakresu działalności o usługi naprawcze. Niestety, obecnie warsztat jest nadmiernie obłożony zadaniami. Domyślam się dlaczego. Nadal badam przyczyny awarii pojazdu w sieci Delamain. Moja hipoteza robocza zakłada infekcję zaawansowanym wirusem. Problem musi zostać rozwiązany szybko, gdyż duża awaryjność generuje koszta i niepotrzebnie ściąga uwagę na przedsiębiorstwo. Pokój kontrolny. Czuję się zaszczycony, mogąc pana w nim gościć. A co oznaczają te wszystkie lampki? O tym właśnie chciałem porozmawiać. Kolor zielony oznacza pojazdy, z którymi utrzymuję kontakt. I jak widać, straciłem kontakt z kilkoma samochodami. To czerwone lampki. Drony naprawcze nie mogą pomóc? Tym razem potrzebna jest ingerencja człowieka. Wiedząc, że świadczy pan najróżniejsze usługi i będąc przekonanym o pana dyskrecji, pragnę poprosić o pomoc w odzyskaniu aut, z którymi utraciłem kontakt. Do czego potrzebna ci moja dyskrecja? Póki nie zwracam na siebie uwagi, jestem tolerowany. Liczne kontrole sugerują jednak, że jestem bacznie obserwowany przez służby policyjne. Zwykłe gliny czy Netwatch? Netwatch. Mój status prawny nie jest do końca uregulowany i przy odrobinie złej woli mogę zostać uznany za nielegalnego imigranta. Dobrze. Pomogę znaleźć te samochody. Bardzo się cieszę. Prześlę koordynaty miejsc, w których urwał się kontakt. Wystarczy zdezaktywować auta. Wówczas połączę się z nimi i sprowadzę je do garażu. Zobaczę, co da się zrobić. Samochody sieci Delamain są dobrze chronione. Proszę zabrać ze sobą skaner z wbudowanym dekoderem.